światową medalistkę w żeglarstwie uhonorowały dziś władze Suwałk. To Gracja Podziewska z miejscowego uczniowskiego klubu żeglarskiego Grot. Młoda suwalczanka zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Świata w żeglarstwie lodowym. Dyscyplina zwana jest lataniem na bojerach. To sport nie dla każdego. Bojery osiągają bowiem prędkość nawet 100 km na godzinę. Potrzeba dużo odwagi i siły, opowiada zawodniczka. Warunki były ciężkie, nie powiem, bo trzeba lat doświadczenia, żeby na takich warunkach jeździć. Było dużo młodszych zawodników, się po prostu sobie nie poradziło. No, udało mi się na ostatni sezon zdobyć ten brązowy medal. To nie dla każdego, kto trzeba jednak mieć trochę siły i przede wszystkim zaparcia, bo to ciężko, jest zimno, nie każdy to lubi. Podziękowania i gratulacje składał suwalczance Marek Buczyński, zastępca prezydenta miasta. Podkreślał, że nieczęsto zdarza się gościć w ratuszu medalistów imprezy o tak wysokiej randze. W końcu to są mistrzostwa i Europy, i świata, także rzadko zdarza się, żeby w naszym mieście byli medaliści z imprezy takiej rangi. Cóż, chciałem pogratulować tego sukcesu. Zadowolenia nie krył również Maciej Tyczkowski, trener Gracji. Suwalski klub odnosi sukcesy zarówno w żeglarstwie lodowym, jak i wodnym, podkreśla instruktor. Ściganie się na lodzie jest jednak dużo szybsze, dodaje. W zeszłym roku, latem, czyli w żeglarstwie wodnym, mój młodszy kolega, instruktor, zdobył razem ze swoimi podopiecznymi Mistrzostwo Świata w klasie kadet. Po wodzie łódki pływają wolniej, a bojery poruszają się po lodzie, są tam mniejsze opory i żeglują bardzo szybko.